Niezwykle dużo mówi się dzisiaj o pay to win, a gracze są na wszelkie przejawy tego zjawiska bardzo wyczuleni. Może dlatego, że tak wiele gier zostało doszczętnie przez nie zniszczonych, albo przynajmniej trafiły do szufladki tytułów ze zmarnowanym potencjałem. Do niedawna na przykład lootboxy były jedną z bardziej typowych form płatnej zawartości. W grach takich jak Paladins, Battlefront 2 czy Middle Earth Shadow of War 2 wywołały spore zamieszanie, a serwisy branżowe kusiły krzykliwymi nagłówkami o zagrożeniu pay to win. W niektórych przypadkach nawet przed wprowadzeniem konkretnego typu mikrotransakcji do gry. Ale czym w ogóle jest to pay to win? No właśnie, te granice są dość płynne. Bez dyskusji można uznać za takie wszelkie produkcje, w których za realne pieniądze możemy wykupić sobie znaczącą przewagę nad innymi graczami, ale czasami zarzuty mogą mieć nieco bardziej skomplikowane podstawy, a sięgnięcie po portfel może się przydać nie na pierwszy, a drugi czy trzeci rzut oka, na przykład przy przeskoczeniu paywalli, czyli pewnych aspektów rozgrywki, z którymi trudno sobie poradzić bez płacenia. Przyjrzyjmy się grom, w których realne pieniądze pomagają wygrać. Nadchodząca FIFA 19 ze swoim sieciowym trybem Ultimate Team już wzbudziła pewną konsternację, mimo że premiera została zaplanowana dopiero na koniec września. Część graczy i branżowych dziennikarzy podejrzliwym okiem zaczęła patrzeć na paczki dostępne w ramach mikrotransakcji. W świetle oskarżeń Overwatcha, Battlefronta 2, CSGO i FIFA 18 przez belgijską komisję do spraw gier o propagowanie hazardu, kolejna produkcja EA z serii FIFA ma już ponoć nie powielać tych samych błędów. Tak twierdzi wiceprezes firmy Daryl Holt, bo kupując paczki gracz dostanie określone fanty jako pewniaki, a reszta jest losowana z listy możliwych do wygrania ze wskaźnikiem szansy na wylosowanie. W paczkach znajdują się m.in. karty z zawodnikami o dobrych statystykach. Oczywiście gracz jest w stanie osiągnąć to samo bez wydawania pieniędzy, a FIFA jest przecież grą bazującą na umiejętnościach gracza, zręczności, myśleniu taktycznym oraz szybkości podejmowania decyzji. Jeśli nie umiesz grać, to nawet najlepszy skład nie pomoże. To jeden z argumentów za tym, by gry do wora z pay to win nie wrzucać. Natomiast faktycznie im więcej wykupimy paczek, tym większa szansa na to, że uda nam się bez wysiłku skompletować świetną drużynę. Jakby nie patrzeć, takie rozwiązanie znacząco oszczędza czas i wysiłek, którym muszą się wykazać niepłacący gracze i bardzo ułatwia sprawę, a przy hipotetycznej sytuacji meczu dwóch graczy o takim samym poziomie umiejętności w grę wchodziły będą czynniki niezależne od skilla. W podobnym tonie można byłoby snuć rozważania na temat Hearthstone'a. Z jednej strony jest to karcianka, w której nie ma zawartości ekskluzywnej dla płacących i dającej im z tego tytułu przewagę. Każdą kartę można zdobyć poświęcając czas na zbieranie złota, przerabianie kart na pył, odblokowywanie kolejnych przygód oraz sukcesywne kompletowanie swojego deka. To bardzo MMORPG-owe rozwiązanie, w którym czas, jakim dysponujemy, potrafi być ogromnym zwolennikiem. Nie można też pomijać wiedzy na temat gry, bo znalazłoby się sporo osób z ogromnym ogarnięciem, które są w stanie dojść na niezłe pozycje rankingowe na czystym koncie w tydzień. Natomiast wciąż mowa tutaj o sporej liczbie wyrzeczeń, chociażby w postaci codziennego, bezwzględnego dopilnowywania tego, by wykonać daily questa i ogromie czasu, jaki trzeba poświęcić, by dojść do tego, co ktoś może załatwić kilkoma kliknięciami i wyciągnięciem portfela, a poświęcony czas, żeby skompletować swoją wymarzoną talię, niekoniecznie musi iść w parze z rozwojem naszych umiejętności, zwłaszcza ze względu na losowość kart, która utrudnia zdobycie pożądanego deka. To po prostu grind. I oczywiście, jeśli ktoś jest miernotą, to nawet wydanie tysięcy złotych mu nie pomoże. Natomiast tak jak w poprzednim przypadku, przy pojedynku dwóch graczy o identycznym poziomie umiejętności jest niemała szansa, że przewagę będzie miał ten płacący. Łatwo można wpaść w pułapkę, że jeżeli coś można odblokować bez płacenia, to automatycznie gra z pay to win nie ma niczego wspólnego. I to jest bardzo na rękę twórcom. Po prostu pod lupę należy wziąć także balans pomiędzy tym, co musi poświęcić gracz niepłacący, by osiągnąć taki sam efekt jak ten płacący. Wargaming od jakiegoś czasu ma na pieńku z graczami i nie chodzi tylko i wyłącznie o całkiem znaczące przeinaczenia historyczne, chociażby w filmach promocyjnych, kiepski support, niespełnione obietnice. Długo można byłoby cytować wnerwionych czołgistów, ale jednym z największych mankamentów, o których wspominają, jest pay to win i dysbalans pomiędzy poszczególnymi maszynami. Chodzi o to, że posiadacze czołgów premium mają nie tylko bonusy do zdobywanych kredytów i doświadczenia, ale także dodatkowo ich maszyny bywają nieco lepsze od odpowiedników z drzewka technologicznego, przez co sensowniej jest po prostu sięgnąć po swoją portmonetkę i oprócz czołgu dokupić trochę amunicji premium. Dobre kilka lat temu bonusy były rekompensatą słabszych statystyk, dziś wybór jest całkiem oczywisty. Zaskoczeni? Nie dość, że wszędzie doszukuje się pay to win, to próbuje je znaleźć w grze, w której tak naprawdę wygrać się nie da, bo to przecież sandbox. To prawda i nieprawda, bowiem faktycznie w GTA Online mamy do czynienia z wieloma aktywnościami, w których możemy pokazać swoją przewagę nad innymi graczami. Tutaj wkracza to, co mówiłem w przypadku Hearthstone'a. Ciężko nie mówić o jakiejś przewadze, jeśli pomimo możliwości zdobycia wszystkiego własnymi siłami, konieczny wysiłek jest niewspółmiernie wysoki, a Rockstar chyba nawet specjalnie nie kryje się z faworyzowaniem tych, którzy zakupują Shark Cards, czyli po prostu karty z grową walutą. Dzięki niej można kupić wypasione posiadłości, bronie czy samochody, dzięki którym wygramy wyścigi z nagrodą w postaci złota. Ale chyba najbardziej absurdalne wydaje się działo orbitalne. Gracz, który chce z niego skorzystać, musi zapłacić $500 000 za manualne namierzanie i $750 000 za namierzanie automatyczne. Po trafieniu kogokolwiek poza jego domem nie będzie z niego nawet co zbierać. Wcześniej trzeba jednak wydać miliony dolarów, by sobie takie działo sprawić. Wiecie, kto ma takie pieniądze? Albo nabywcy Shark Cardsów, albo hakerzy, których też nie brakuje. Aby zarobić taką kwotę własnymi rękami, trzeba grindować. I to wcale nie krótko. Star Citizena będzie dane zagrać zapewne dopiero dzieciom moich dzieci przy tym tempie prac nad grą. Mimo że tytuł jeszcze nie wyszedł, doczekał się jednej z najbardziej kontrowersyjnych zmian w jego i tak długiej historii. Cloud Imperium Games postanowiło usunąć limit posiadanej waluty United Earth Credit, który wcześniej wynosił 150 000. 20 000 kosztuje niecałe $25. Tak dla punktu odniesienia. Nadal pozostawiono limit dziennej możliwości zakupu waluty, która wynosi 25 000, natomiast ci, którzy zapłacili za możliwość gry wcześniej, będą w stanie kumulować swoje środki aż do premiery, mając już na koncie miliony. Współzałożyciel studia oświadczył, że nie jest to żadne pay to win, bo przecież w tej grze nie można wygrać, ale brzmi to jak dość kiepski argument w momencie, gdy przecież za United Earth Creditsy będzie można kupować chociażby lepsze statki, a w Star Citizenie jest PvP. Oczywiście w tej kwestii może się jeszcze coś zmienić, bo prace nadal trwają, zwłaszcza że polityka studia jest pod ciągłym ostrzałem krytyki, ale na ten moment Star Citizen zajeżdża pay to win. ArcheAge na pewno nie jest złym MMORPG-iem, natomiast ciągną go w dół m.in. przejawy pay to win, co cyklicznie odbijało się na populacji graczy. Posiadanie premium jest właściwie musem, zwłaszcza w późniejszych etapach gry, w których gracze niepłacący zazwyczaj są daleko w tyle, jeśli chodzi o PvP, Siege czy World Bossy, a większość problemów dotyczy kompletowania ekwipunków oraz sposobów na zarobek. Gracze, którzy płacą, mogą dosłownie kupować złoto w grze i przeznaczać je na epicki ekwipunek. Gracze premium mają bonusy do regenerowania się labor pointsów potrzebnych do korzystania z craftingu, systemu profesji czy trade runów, będących popularną formą zarabiania złota. Jak w niektórych poprzednich, dzisiaj wspomnianych przypadkach oskarżenie mogłoby być kwestią sporu, tak tutaj nie ma raczej większych wątpliwości. Jakby tego było mało, do gry właśnie trafiła nowa i całkiem duża aktualizacja, która przepaść pomiędzy niepłacącymi i płacącymi graczami jeszcze powiększa, dodając kolejne płatne boosty do labor pointsów czy te ułatwiające levelowanie. Black Desert Online wciąż balansuje na krawędzi, a co kilka aktualizacji wybucha jakaś burza pełna obaw i nie bez przyczyny. Chociaż w kwestii roli opróżniania swoich kieszeni w MMORPG-u bywało lepiej lub gorzej, a w 2016 roku gracze nawoływali do bojkotu, nadal nie jest idealnie. Nie jest strasznie inwazyjnie, ale zdecydowanie płacąc można sobie nieźle pomóc. W item shopie znajdziemy chociażby krony, które zabezpieczają przedmioty przed nieudaną próbą ulepszania, normalnie piekielnie drogie, paczki przyspieszające expa albo dające boosta do statystyk, live kostiumy, które sprawiają, że podczas enchantingu nie musimy biegać w kółko po surowce do inwentarza, ponieważ są one dzięki temu czerpane automatycznie, Artisan's Memory, które jeszcze bardziej ułatwiają ulepszanie przedmiotów, pety sprawiające, że zbieranie luta przestaje być taką odręką i parę innych rzeczy, o których debatować można byłoby naprawdę długo. Bardzo często pojawia się ten argument, że przecież jeżeli możemy coś zdobyć swoją ciężką pracą, to przecież twórcy są kompletnie czyści. To oczywiście duży plus, natomiast jeśli rola gracza jest sprowadzana do odrabiania pańszczyzny, by w ogóle móc dorównać płacącym, to nadal system nie jest fair. I jasne, twórcy muszą zarabiać, a oferowana płatna zawartość powinna być na tyle atrakcyjna, by ktoś chciał ją kupić, tylko że łatwo przy tym zdestabilizować sytuację w grze. A na dzisiaj to wszystko. Mówił do Was Fangotten. Cześć!